W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Ewangelia według świętego Łukasza. Spotkanie opłatkowe metropolity lwowskiego z podopiecznymi Domu Miłosierdzia Świętego Zygmunta Horazdowskiego w Brzuchowicach. 23 grudnia, w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedził Dom Miłosierdzia Świętego Zygmunta Horazdowskiego w Brzuchowicach, aby dzielić się radością Bożego Narodzenia z chorymi i samotnymi, którzy znajdują się pod opieką sióstr Świętego Józefa. Składając życzenia świąteczne, arcybiskup przekazał wszystkim pacjentom, personelowi i wolontariuszom świąteczne słodycze. Również metropolita odwiedził ciężko chorych, osób przykutych do łóżka, udzielając im pasterskiego błogosławieństwa. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował siostrom, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy opiekują się chorymi i starszymi osobami mieszkającymi w Domu Miłosierdzia i życzył obfitości Bożych łask z okazji świąt Bożego Narodzenia. Zawoj, Jezu, miłuj,